teraz oddajemy głos mędrcom. Proszę bardzo. Ja przede wszystkim gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział, którzy się zaangażowali. Temat, który Państwo żeście dostali dla może 90% dorosłych ludzi, byłby albo nie do obrony. Jedna i druga strona miała niesamowicie trudną sytuację. Zdefiniowanie, to co Pan Dyrektor mówił, zdefiniowanie warunkowało późniejsze argumenty. Natomiast ja jestem, można powiedzieć, zachwycona publicznością. To jest wartość dodana. Młodzi ludzie znakomite mieli wypowiedzi swoje. Znakiem tego słuchacie wszystko bardzo dokładnie i próbujecie się do tego odnieść. Mam nadzieję, że w przyszłości wyrosną mówcy na miarę parlamentarzystów, a może by zaprosić naszych posłów, żeby zobaczyli, jak powinna wyglądać debata. Dziękuję bardzo. Dwa słowa, bo takie debaty wygrywają, może trochę, ale są wygrywane przez indywidualności. Ja chciałbym honorować dwie indywidualności, które tutaj dzisiaj pokazały. Z jednej strony tutaj w Zespole Szkoły Plastycznej Karolinę, tak? Gratuluję. Słuchając uważnie przeciwników, to robi ogromną robotę, więc tutaj gratuluję serdecznie. A z drugiej strony Mateusza, tak? Czwarty rumca. Gratuluję serdecznie. A z drugiej strony poziomu i kultury, czego pozostaje sobie życzyć na co dzień. I drobny prezentat Tarnowskiego Teatru. Zapraszam w przyszłym tygodniu na Mankleta, żeby zobaczyć, jak wygląda walka o Polacę. Na początku pomyślałam, że chyba się przychylę do tej tezy, ale po waszych argumentach tutaj tak naprawdę pozostaje ciągle na rozdrożu. Ważna jest praca społeczna, na pewno ona nie przynosi jakichś wielkich dochodów, ale daje satysfakcję. Ja gratuluję wszystkim tym, którzy przedstawiali swoje argumenty, bo jedna i druga strona bardzo dobrze argumentowała. I tak sobie myślę, że mamy tutaj przyszłych może polityków albo dobrych mówców. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję za zaproszenie. Poprzednim debacie też o tym mówiłem, ja zawsze przysłuchuję się i patrzę na te wasze wystąpienia pod kątem też radiowym. Jest kilka takich osób wskazówek. Po pierwsze, błagam, proszę, jak najrzadziej korzystajcie z karty. To znowu było widać, jeżeli ktoś miał kartki, miał już testy na kartce, trzymał się ich bardzo kurczowo, w związku z tym popełniał błędy, źle przeczytał, nie potrafił sobie poprzez tym poradzić. Lepiej zawsze mówić z głowy, tak jak robił to pan Mateusz. I jeszcze też tutaj jedna osoba, która też doskonale sobie radziła z grupy doradców, która spokojnie mogłaby też na tym pierwszym rzędzie i tutaj sobie radzić. Ja bardzo dziękuję. Dla mnie pewnie byście tego nie słuchało tak dobrze od razu. Trzeba było pewnie dokonać trochę cięć, wyciąć trochę tych rzeczy. Ale to naprawdę była bardzo fajna dyskusja, bardzo przyjemna. To też jest ciekawe, że ja tak się na początku zastanawiałem, na ile tą tezę pierwszą będzie można udowodnić. I to w dużej części się udawało trzeciemu liceum. Ale potem ze służbą plastycznej też kilka cennych argumentów podrzucił. Nie będę jeszcze zdradzał, jak to Wiński. Przekażę mi trochę dalej. W każdym razie gratuluję. Tak dalej. Dwa słowa. Przedstawiciel Kociarski. Cieszę się bardzo, że mogłem być, chociaż było to dla mnie trochę niespodziewane, bo sam seminarium się zajmuje trochę homiletyką, to jest taka trochę grupowa strona retoryki. Korzystam bardzo dużo właśnie z wiedzy takiej, którą wy w praktyce tutaj próbowaliście
przebić ją na praktykę. Chciałem powiedzieć, że dla mnie już samo to było bardzo ciekawe, bo nie wiedziałem, że takie rzeczy się dzieją w naszej polskiej edukacji, że zwraca się uwagę na umiejętność mówienia. Bardzo dobrze, to jest dla mnie piękna inicjatywa. W tych zachodnich systemach edukacji jest na pewno no, pewnie w większym stopniu brane pod uwagę. Natomiast dla mnie osobiście umiejętność mówienia i przedstawienia swojej racji jest niezwykle ważna, jeżeli chodzi o demokrację i o samorządność. Człowiek, który umie mówić, umie wypowiadać swoje racje, może wziąć też jakby no, część odpowiedzialności za zarządzanie swoim narodem. To jest dla mnie bardzo ważne. Za długo byliśmy wychowani do samego słuchania. Czas na to, żebyśmy się nauczyli też mówić, żeby się tego uczono właśnie powszechnie. I to jest dla mnie bardzo ważne. Ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że zwróćcie uwagę, jak bardzo ważne jest uargumentowanie precyzyjne pewnych członów tezy na samym początku. Jeżeli byście dokonali precyzyjnych definicji wszystkich członów tej wypowiedzi, to prawdopodobnie ta debata była taka bardziej merytoryczna. Ale jest to naprawdę chwilę czoła i cieszę się, że mogę to zamówić. Dariusz Smoczkowski, Stowarzyszenie Kanon. Niektórzy nazywają nas działacze społeczni, dlatego może tutaj też zostałem zaproszony, za co dziękuję. Proszę Państwa, opozycja propozycją. Wydaje mi się, że nie jest ważne to, czy przekonaliście do swojej tezy, ponieważ chyba w sercu każdy uważa, że warto działać i warto pomagać. Natomiast ważne jest to, żebyśmy się uczyli. Uczyli się coraz nowych umiejętności i również tą umiejętnością, która jest ważna w życiu na co dzień i waszym będzie również w najbliższym czasie jest właśnie retoryka i dyskusja. To była pierwsza debata, przed nami druga. Życzę, aby te doświadczenia wam pomogły zdobywać te umiejętności i w sercu, nie zawsze to, co macie w sercu, trzeba, można powiedzieć, uargumentować, ponieważ tego wymaga temat debaty, ale żeby się właśnie uczyć na tych debatach tego, co jest ważne w rozmowie i dyskusji. Dziękuję. Ja oddaję głos Marcinowi Lewandowskiemu, podsumowanie i wersję. Mimo, że to z reguły robi marszałek, bo sytuacja jest na tyle wyjątkowa, że zrobi to ja. Ze swoim źródłem się bardziej od was. Sytuacja jest dosyć wyjątkowa, ponieważ po podliczeniu wszystkich głosów mężczyzn, i jak wszyscy wiemy, bo przychodziliście warsztaty, to wczoraj mieliśmy już kilkakrotnie podliczenie ich małych punktów, a także podliczenie głosów publiczności, wyszło na to, że przy jednym wskazaniu remisowym jednego z mężczyzn padł remis. Czyli padło 4 do 4, przepraszam, nie 4 do 6, tylko 4 do 4. No nie ważne, jest remis. Co ciekawe, że was przygotowuje do wystąpień publicznych, a stan teraz się dobrze. Natomiast, że tak powiem, to jest sobie regulamin i jeżeli duże punkty są wyrównane, decyduje o przyznaniu tego dużego punktu do tabeli liczba punktów małych. Czyli już technicznie odsuwamy na głos publiczność, a bierzemy pod uwagę liczbę małych punktów przyznanych przez mężczyzn. 27 małymi punktami, czyli to biorąc pod uwagę 7 mężczyzn razy 8 mówców i tak dalej, to jest dla mnie wręcz sytuacja, która się nie może zdarzyć. 27 małymi punktami i duży punkt do tabeli otrzymuje zespół szkół plastycznych.
Dopiero teraz pan drugi przy moim wzroście mogę sobie podnieść mikrofon. Ja bardzo wam dziękuję, bardzo państwu dziękuję mężczyznom, którzy nas zaszczycili swoją obecnością. Dziękuję publiczności i temu, że przyszło tak dużo ludzi z tak wielu różnych szkół. Dziękuję wam, debatanci, bo wnosicie się dla mnie na wyżyny tego, co mam szansę sterować, przygotowując was na warsztatach. I ja zapraszam nas, czyli trzecie liceum plastyk, do tego, żebyśmy sobie tutaj sami zostali jeszcze podsumowali to, co się zdarzyło. A państwu dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie.